Nie chcę żadnej absolutnie wojenki, rozumiesz? I proszę nie wykorzystywać mnie do tego, żeby mnie teraz polaryzować z Julią Wieniawą. Ale jeżeli Julka Wieniawa mówi, że dla niej, rozumiesz, wynagrodzenia i honoraria są okej, bo ona dobrze zarabia, to znaczy, że nie dajesz 20, ile ona ma lat? Drogę ile ona ma lat? Przejść. Czyli 20 parę. Daj jej szansę na popełnianie błędów. Okej, Julka, to był błąd, ponieważ... Julka, zarabiasz za dużo. Anka by też chciała. Nie, ja nie mówię o tym, że Julka zarabia za dużo. Julka, możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, ale ani nazwisko Wieniawa, ani nazwisko Mucha, ani nazwisko Iksińska nie broni cię w tym kraju przed zarabianiem mniej od twoich kolegów, którzy w tym samym czasie za tę samą pracę i za tę samą rolę zarabiają dużo więcej. Akurat w przypadku Julki Wieniawy myślę, że mało kto zarabia więcej. Druga rzecz. Cena, którą w pewnym momencie prywatnie płacimy, jest olbrzymia. Ja nie mówię tylko i wyłącznie o cenie, rozumiesz, życiowych wyborów. Czy ty jesteś w programie Elżbiety Jaworowicz? Czy ty jesteś w sprawie do reportera? Ojej! Mówię o cenie, rozumiesz, pewnych prywatnych wyborów. Mówię o cenie, którą płacimy w Anka, domach muszę kończyć, bo mi się scenografia sypie. I mówię także... przypudrujesz. Mówię także o tym, rozumiesz, co się dzieje w momencie, kiedy my na swoich nazwiskach, twarzach, tudzież wdzięcznie zwanych ryjami, utrzymujemy na przykład show biznes, ponieważ facetom nie zadają intymnych... Zadają non-stop. Jakich, przepraszam? Mnie zadają non-stop pytania, dlatego nie... Jak godzisz prowadzenie programu ze swoim ojcostwem? A to było poniżej pasa. O tym mówię. To było poniżej pasa. Albo na przykład, jak się czujesz w związku z tym, że twój były na przykład, nie wiem, poszedł, zrobił coś albo spotyka się z nową partnerką, rozumiesz? Są rzeczy... Twój były spotyka się z jakąś inną dziewczyną? Powiem ci szczerze, to nie ma klasy. Twoją inteligencję. To nie ma... natomiast... Chodź się pobijemy. To jest to napięcie, rozumiesz, które jest między nami. Ale... ciągle niewyżyte po prostu jakieś. No, w każdym razie, kolejna rzecz, którą ona uważam... mnie podrywa, no. Przecież ty kogoś masz! Przed chwilą mówiłaś, że jesteś szczęśliwa. No, naprawdę. Anna. Kolejna rzecz, która jest nie w porządku na przykład. Owszem, dotyczy wąskiego grona tak zwanych celebrytów, ale rzutuje także na to, jak my wszystkie się czujemy i jak my wszystkie funkcjonujemy. To jest, rozumiesz, to, że przy imieniu i nazwisku w nawiasie jest data. No kurwa. W sensie data urodzenia, wiek. Ale kogo? Autora? Kogo? Ja nie... Jakby to była autora, to byłoby cały czas prawdopodobnie, nie wiem, 13-14 natomiast... Ale Ania, ale sama dolewasz oliwy. Przepraszam, sama, bo ty mówisz, bo ja pracuję talentem, twarzą. Anna, dlaczego ty się tak bardzo odbierasz? Dlaczego ty się tak bardzo rozbierasz na swoim Instagramie? Bo dupą też pracuję. Dupa jest do grania, aktor jest do grania, dupa jest do grania. Koniec, następne pytanie. Przepraszam, proszę bardzo, zdjęcie chciałem pokazać. Nie, ja poczekaj. Ty robisz mi teraz zasięgi, dziękuję. No zobacz, tam. Nie, odejdź, proszę. Dlaczego świecisz biustem? No. Ano. Bardzo błyskotliwie zadane pytanie, naprawdę doceniam. Wracając do tego. Nie, no, na litość boską. Ja tu mam misję. Beata Szydło do mnie przyszła. Dobra, kończmy. Wracając do tego, rozumiesz, uważam, że to jest nie w porządku, że na przykład przy twoim imieniu i nazwisku jest twój wiek, ponieważ dla aktorki jest to dyskryminujące, ponieważ jesteśmy znowu postrzegane, rozumiesz, przez wiek, ponieważ Anna. Równie dobrze w momencie, kiedy byłaby na przykład, nie wiem, ilość kilogramów, to byłaby zupełnie, rozumiesz, inna rozmowa. Chciałabyś, żeby przy artykule była napisana ilość kilogramów? No już zaczynam, rozumiesz, zaczynam wchodzić w to, że wolę kilogramy niż wiek.